jesteśmy w studio. Czas na gości w studio właśnie, nie na Skype'ie. To jest miła odmiana. Monika Maciejewska, dziennikarka redakcji Telewizji Republika. Dzień dobry. Dzień dobry. I Arleta Bojka, dziennikarka TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pomysłodawczyni projektu Partyzanci. Co to za projekt? To projekt, który powstał bardzo spontanicznie, kiedy Aleksander Łukaszenka porwał samolot z Romanem Protasiewiczem i wyciągnął człowieka z samolotu pełnego ludzi, z samolotu, przypomnę, lecącego z jednej stolicy Unii Europejskiej do drugiej stolicy państwa Unii Europejskiej. To no, ja przyznam szczerze, że przerosło to moją wyobraźnię i poczułam się po prostu bezsilna. Miałam takie poczucie, że trzeba coś zrobić, no więc napisałam w mediach społecznościowych, że powinniśmy coś zrobić, że może opiszmy tych ludzi, dziennikarzy, którzy ryzykują bardzo dużo, dziennikarzy białoruskich, tym bardziej, że o Białorusi już wiemy coraz mniej, a będziemy wiedzieć jeszcze mniej, jak będą ich zatrzymywać w takim tempie, jak zatrzymują teraz. Odpowiedziała naprawdę bardzo duża rzesza dziennikarzy z różnych mediów, co odzew mnie zaskoczył, szczerze powiedziawszy. Także Monika z Adamem, którzy napisali jeden rozdział, no i ta książka powstała, idzie do druku w piątek. W piątek, czyli za dwa dni, kiedy będzie w księgarniach, to zobaczymy, pewnie za 2-3 tygodnie będzie można ją... 9 sierpnia, na rocznicę wyborów tych, których też warto to podkreślać. Aleksander Łukaszenka uznał, że je wygrał, ale świat nie uznał, że Aleksander Łukaszenka je wygrał. Zresztą więc... faktycznie chyba po raz pierwszy, bo do tej pory Łukaszenka, nawet jakby nie fałszował, to z reguły wybory by wygrywał czasami w pierwszej turze. Teraz te wybory sromotnie przegrał. Partyzanci, dziennikarze na trawniku Łukaszenki. W świecie tak jest, że reżim Łukaszenki od początku protestów, które za chwilę będą miały już rok, wziął sobie dziennikarzy na cel. Jak ktoś miał kamerę, ktoś miał mikrofon, był na protestach, to miał dużą szansę, że zostanie albo spałowany i to najmniejszy wymiar kary, albo będzie zatrzymany. Jak to wygląda i na ile jest tak, że reżimowi Łukaszenki udało się uciszyć media na Białorusi? Zawsze na Białorusi funkcjonowało coś takiego, co się nazywało w żargonie służb likwidacją obrazka. Czyli ja pamiętam jeszcze z 2010-2011 roku, kiedy jeździłam na Białoruś, że jak zatrzymywali na demonstracjach, zawsze najpierw zatrzymywali tych z kamerą i tych z aparatami fotograficznymi. Chodziło o to, żeby obrazków z zatrzymań dalszych nie było, żeby nie było co pokazać. I teraz oczywiście na początku tych protestów reżim wydawał się zdezorientowany i były te 2-3 tygodnie takiego festiwalu wolności na Białorusi, a potem zaczęły się regularne represje. A teraz są one tym gorsze, że właśnie tego obrazka nie ma. Redakcja największego portalu na Białorusi, Tutbaj, jest w dużej części w więzieniu. Ten portal funkcjonuje w tej chwili tylko w mediach społecznościowych i na zewnętrznych portalach. Najważniejsze postaci z jednej z najstarszych gazet naszej Niwy też zostały zatrzymane bardzo niedawno. Jest wniosek o delegalizację i Białoruskiego Press Clubu i Stowarzyszenia Dziennikarzy, tak zwanego BAŻU, którego wiceprzewodniczącego opisywała właśnie Monika w książce. I właściwie nie ma dnia bez informacji o rewizjach w domach dziennikarzy, o na przykład wczoraj uznaniu strony telewizji Biełsat za ekstremistyczną. Także Aleksander Łukaszenka dąży do tego, żeby nie było na Białorusi mediów mu nieprzychylnych i na razie mu się to udaje. Na ile jest tak, że w czasach mediów społecznościowych, gdzie mówi się, każdy może być dziennikarzem, każdy może tworzyć obrazki, treści, na ile to jest skuteczne, na ile jest tak, że okazuje się, że profesjonalni dziennikarze są niezbędni, aby jakieś rzeczy opisywać? Z jednej strony właśnie dzięki mediom społecznościowym dowiedzieliśmy się, co się dzieje na Białorusi tuż po wyborach, bo była blokada internetu. Ja sama czekałam na to, żeby zobaczyć, co się dzieje na Białorusi rok temu, 9 sierpnia. I pierwsze przebijały się właśnie te zdjęcia i krótkie nagrania z kanału Telegram, z tego kanału Niechta, który później stał się bardzo właśnie znany, dlatego że przebił się przez tę blokadę internetową i dał głos wszystkim Białorusinom. Oni publikowali filmiki, które dostawali od ludzi, więc z jednej strony te media społecznościowe sprawiają, że te blokady są nieskuteczne. Z drugiej strony Aleksander Łukaszenka uznał, że Telegram jest źródłem wszelkiego zła na Białorusi i dlatego właśnie Roman Protasiewicz, który był redaktorem naczelnym dwóch dużych kanałów po kolei właśnie na Telegramie, Telegram został uznany za jego osobistego wroga. Więc z Telegramem tutaj również trwa rozprawa i inwigilacja służb tego kanału. Więc z jednej strony te media społecznościowe są niezwykle ważne. Z drugiej strony to nie są też osoby, które są
przygotowane do tego, żeby profesjonalnie relacjonować pewne procesy. To jest co innego pokazać filmik z zatrzymania, a co innego opisać jakieś zjawisko społeczne i przygotować profesjonalną gazetę. Więc wydaje mi się, że jedno bez drugiego nie może istnieć, jedno z drugim się uzupełnia i oczywiście są dziennikarze białoruscy, którzy starają się pracować z Warszawy, którzy starają się pracować z Wilna, ale wszyscy wiemy, że posiadanie dziennikarza na miejscu, który widzi własnymi oczami, co się dzieje w danym miejscu, to jest zupełnie coś innego. A tych dziennikarzy, którzy mogą pracować na miejscu, jest coraz mniej i będzie jeszcze mniej. Monika Maciejewska, włączyłaś się w ten program, w jednego bohatera wzięłaś na warsztat, mówiąc kolokwialnie. Kto to był i dlaczego? Ja opisywałam z Adamem Zawadzkim, z redaktorem naczelnym portalu Telewizji Republika, Borysa Hareckiego. To jest w tej chwili zastępca szefa Bażu. Zobaczymy, kim będzie za chwilę, tak? Bo być może będzie już po prostu kolejnym aresztowanym. Więźniem politycznym. On tak naprawdę zajmuje się pomocą tym osobom, które zostały aresztowane. Przede wszystkim organizuje pomoc dla nich. Nie jest na pierwszych stronach gazet, ale jest na pierwszej linii frontu. I kiedy udało mi się z nim w końcu złapać jakiś kontakt, bo to jest bardzo, bardzo trudne, ci te osoby naprawdę się obawiają, z kim tak naprawdę mają do czynienia, z kim rozmawiają, to okazało się, że ich codzienne życie jest naprawdę no, dla nas zaskakujące. Dla nich ogromnym sukcesem jest na przykład to, że jednego dnia uda im się przynieść ciepłe ubrania dla dwóch osób w areszcie. Te warunki tam są naprawdę bardzo trudne i kiedy się trafia do aresztu, nie zawsze z takimi naprawdę zupełnie podstawowymi rzeczami, to można liczyć tylko na pomoc takich osób jak Barys właśnie, który bardzo dużo ryzykuje, ale jest też osobą wierzącą, to mu bardzo pomaga w codziennej pracy. Z drugiej strony ma rodzinę i kiedy do niego przyszli milicjanci żeby go trochę nastraszyć, żeby przeszukać jego mieszkanie, to bardzo się obawiał o swoje dzieci, no ale na szczęście udało się uniknąć jakiejś dużej przemocy właśnie dzięki temu, że te dzieci tam były. Barys też wcześniej był dziennikarzem i sam doczekał się represji. Dla nas dziennikarzy w Polsce to jest niewyobrażalne, ale on akurat został aresztowany za to, że przeprowadzał wywiad z osobami, które przyszły odwiedzić swoich bliskich w areszcie. U nas taka rozmowa jest zupełnie czymś naturalnym i nie wzbudziła większych emocji. Tam wystarczyło na to, żeby na 14 dni trafił do aresztu. Na ile twój bohater opisywał swoją pracę, na ile według niego zmieniło się jego życie jako dziennikarza, jako osoby, która pomaga dziennikarzom, kształtuje, współorganizuje życie dziennikarskie na Białorusi przed i po 9 sierpnia roku 20. Jego praca jest coraz trudniejsza i tak naprawdę coraz bardziej ogranicza się właśnie do pomocy aresztowanym. I też nawet ta pomoc jest coraz trudniejsza, bo wcześniej było tak, że dziennikarze mogli wspierać aresztowanych czy sądzonych, przychodząc na przykład na sprawy karne, przychodząc do sali rozpraw, przynajmniej swoją obecnością wspierać tych, którzy są represjonowani. Teraz takie osoby, które tam przychodzą, są czasem masowo aresztowane, więc to się zmienia do tego stopnia. To jest też dla nas, dziennikarzy w Polsce, coraz trudniejsze, bo i bardzo to widzimy, bo jeszcze zupełnie niedawno, kiedy działo się coś na Białorusi, mogłam liczyć na to, że na Twitterze na przykład właśnie Andrzeja Poczobuta zaraz będę miała, tak jak mówisz, jakiś obrazek i będę miała jak pokazać naszym czytelnikom, co tak naprawdę się dzieje, jak to tak naprawdę wygląda. Teraz Andrzej Poczobut już nie publikuje, więc też nasza praca jest trudniejsza. Też bardzo się cieszę właśnie z tego, że powstał ten projekt, bo wtedy, kiedy nie możemy pokazać zdjęć z jakiegoś wydarzenia, dużo trudniej jest uwrażliwić odbiorców mediów na to, co się dzieje. Wtedy, kiedy jakaś tragedia wydarzy się na przykład w Stanach, mamy tych obrazów strasznie dużo i dużo łatwiej nam właśnie uwrażliwić na jakiś problem odbiorców. A wtedy, kiedy, no tak jak nie wiem, ostatnio w Birmie, tak? Przez jakiś czas mieliśmy obrazki, mieliśmy na przykład korespondencję Roberta Baciagi, potem został aresztowany i nagle cisza, i nagle nie ma problemu. A ci ludzie cały czas tam cierpią i cały czas jest tragedia. Obawiam się, że podobnie jest. Którego opisywałaś, z którym miałeś kontakt, to jest tak, że wystarczy wyłączyć tych kilkunastu kluczowych dziennikarzy, kluczowych reporterów i problem znika? Nie ma następców? Nie ma tych, którzy zajmują ich miejsce? Są osoby, które cały czas chcą walczyć, tylko że ta walka przenosi się trochę do takiego
podziemia i jest coraz bardziej symboliczna. Barys mówił na przykład o tym, że teraz, kiedy kolejne osoby są aresztowane, to ta walka polega na przykład na tym, że wychodzą młode osoby wieczorami i malują jakieś znaki wolnościowe, symbole na murach, na ulicach. Więc, no ale coś takiego już do nas nie dotrze i to już nie jest tak silny przekaz jak materiał dziennikarski. Warto też powiedzieć, jeśli chodzi o skalę tych represji, że to już nawet nie chodzi tylko o dziennikarzy, jeśli chodzi o strach. Że ludzie mówią, że boją się wychodzić do pracy, że to już nie tylko dziennikarze, którzy wychodzą do pracy, mają ze sobą szczoteczkę do zębów i trzy pary majtek na wypadek zatrzymania, tylko zwykli ludzie boją się, że nie wrócą wieczorem do domu, dlatego że kiedy te protesty w zeszłym roku zniknęły z centrum Mińska i one się przeniosły na takie dzielnice obrzeżne, ludzie protestowali na swoich osiedlach przed swoimi blokami, to oni się umawiali w takich czatach. Te czaty były różne, niektóre liczyły 20 osób, niektóre 50, niektóre pewnie 100. I nawet udział w takim czacie, nawet 20-osobowym, ludzie mają sprawy karne i trafiają do więzień. Więc to nie jest tak, że trzeba być super aktywistą i należeć do jakiejś organizacji, która jest nielegalna, ale do tej pory była, powiedzmy, tolerowana przez władzę, teraz przestała być tolerowana. Tylko wystarczy, że ktoś kilka razy wyszedł przed swój blok z biało-czerwono-białą flagą albo zaśpiewał jedną z zakazanych piosenek i za to można mieć już sprawę karną. To jest autentyk, że w tych dokumentach z różnych śledztw, na przykład z przeszukań, są takie zapisy, że ktoś miał w domu czerwonego markera, a on mógł służyć przecież do działań ekstremistycznych, no bo można namalować biało-czerwono-białą flagę. Więc to już naprawdę zakrawa na absurd momentami. Więc a propos tych następców, to oni na pewno będą, ale chwilowo to jest taki moment na Białorusi, kiedy ludzie się strasznie boją. Jedna z naszych bohaterek innego rozdziału, fotoreporterka, cały czas się zarzekała, że ona nie robi nic nielegalnego, że ona tylko pokazuje, co się dzieje w jej kraju, że gdyby miały miejsce duże zawody sportowe, to ona by pokazywała duże zawody sportowe, a że były protesty, to fotografowała protesty. Jej ojciec był milicjantem i ona cały czas podkreślała, że ona nie wyjedzie z Białorusi. Wyjechała. Wyjechała, koniec końców, i już nie robi zdjęć, już nie przekazuje obrazków. A to były jedne z najlepszych zdjęć na Białorusi, bo ona dostała za nie wiele nagród i to były zdjęcia, które były wiralami. Więc to były zdjęcia, które rzeczywiście w mediach społecznościowych rozprzestrzeniały się bardzo szybko i stawały się symbolami tego, co się dzieje na Białorusi. Kolejna osoba, której nie ma na miejscu, już takiego zdjęcia nam nie zrobi. Jeśli chodzi o ten lęk i tą zmianę, to też za rozmowę z dziennikarzem urzędnik może zostać aresztowany. Nie wolno urzędnikom rozmawiać z dziennikarzami niezależnymi, więc no, ten lęk się rozsiewa. To pytanie na koniec, na ile to jest skuteczne? Na ile to jest tak, że mimo całej technologii, techniki, która pomaga informacji się rozprzestrzenia się tylko w obrębie jednego społeczeństwa, jednego państwa, ale globalnie, na ile rządy mogą tą informację kontrolować? To jest na pewno skuteczne do pewnego momentu, tym bardziej, że Aleksandr Łukaszenka ma wsparcie z Rosji. Przynajmniej w tej chwili wiadomo, że łaska rosyjska, jeśli chodzi o Aleksandra Łukaszenkę, na którym koniu jeździ, i to też się może zmienić, ale wydaje mi się, że tak. Represje niespotykane dotąd są jedynym sposobem na to, żeby Aleksandr Łukaszenka jeszcze przez jakiś czas utrzymał się u władzy, ale wydaje mi się, że te ostatnie wybory były tą pierwszą kostką domina, które zmienią ten system. Nie wiadomo na jaki, bo to jest już zupełnie inna dyskusja. No i pytanie jeszcze, ile tych kostek przed nami jeszcze jest do przewrócenia, bo tego też nie wiemy niestety. Ale jak rozmawialiście ze swoimi bohaterami, czytaliście rozdziały, to na ile jest tak, że nagle osoba może być osaczona, że w XXI wieku można całkowicie, czy prawie całkowicie odciąć kraj od reszty świata i postawić barierę informacyjną. Można, natomiast jak się jest tego typu uzurpatorem, to i tak się daje świadectwo swoich rządów. Ostatnio na przykład Aleksandr Łukaszenka postanowił karać AK-owców za ludobójstwo. Więc no, on sam, nawet jeżeli dziennikarze nie będą mogli tego robić, to on sam się przedstawia przed innymi narodami, kim jest i jak wygląda jego zarządzanie, jego sposób myślenia. To jeszcze wróćmy do książki Partyzanci, dziennikarze na cerowniku Łukaszenki. Ile będzie rozdziałów, ilu jest bohaterów i kto się w tą akcję włączył z polskich dziennikarzy?
20 rozdziałów, z czego jeden rozdział jest, opisuje dwie dziewczyny, dziennikarki Biełsatu, które zostały skazane na 2 lata kolonii karnej tylko za to, że pokazywały stream z jednego z protestów. I to nawet nie pokazywały go z ulicy, tylko bo to już było niebezpieczne, tylko z wynajętego mieszkania. I zdaniem śledztwa one nawoływały do protestów, co jest absurdalne, bo one tylko pokazywały protest, a ludzie, którzy byli na proteście, na pewno nie mogli tego zobaczyć, bo była blokada internetu, więc nie broni się to w żaden sposób, ale dwie bardzo młode, 20-paroletnie dziewczyny trafiły na 2 lata do kolonii karnej, żeńskiej kolonii karnej w Homlu. Reszta rozdziałów to są pojedyncze postaci, chociaż oczywiście przy okazji opisywania ich inni dziennikarze również się pojawiają. Także jest 20 rozdziałów, 29 polskich dziennikarzy pro bono, co jest bardzo ważne, zaangażowało się w te akcje. I są to dziennikarze z różnych, bardzo różnych mediów, bo i z Telewizji Republika, i z Telewizji Polskiej, i z Polskiego Radia, ale też z Newsweeka, Tygodnika Powszechnego, Dziennika Gazety Prawnej, Polsatu czy TVN24. Więc mamy naprawdę bardzo różne polskie media i to chyba cieszy, że potrafimy w słusznej sprawie działać wszyscy razem i że w takim świecie, gdzie wydaje się, że wszyscy gonią za pieniądze i nikt nie ma czasu, wszyscy mogliśmy w charytatywnej akcji wziąć udział i mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć z nią do jak najszerszego grona odbiorców, bo my nie chcieliśmy pisać dla ekspertów. My chcemy właśnie zainteresować Białorusią tych, którzy może na co dzień się nią nie interesują, bo to jest bardzo blisko, 50 kilometrów z Białegostoku i jednak warto wiedzieć, co się dzieje tuż za miedzą, tym bardziej, że coraz więcej Białorusinów jest też w Polsce z powodów oczywistych, dlatego że boją się o swoje bezpieczeństwo i wyjeżdżają albo na Litwę, albo do Polski na przykład. I pewnie będzie ich jeszcze więcej. Nie ma takich statystyk, ale myślę, że to są tysiące ludzi. Arleta Bolke, Monika Maciejewska, a współautorki, autorki projektu Partyzanci Dziennikarza Naczelniku Łukaszenki, premiera książki 9 sierpnia. Można już zaglądać. Polecamy się serdecznie. Tak jest, i na Facebooku pewnie będą informacje, i w internecie, i na portalu Telewizji Republika również. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Na przed nami jeszcze jeden przystanek, czyli gospodarka.